Zapytanie mojego widza. Jak długo są ważne badania na nosicielstwo zarazków jelitowych wykonywane w sanepidzie? Dzień dobry, 2 lata temu wykonałem badanie na nosicielstwo, ale niestety nie udałem się z nim do lekarza pracy w celu wyrobienia książeczki. W związku z tym mam pytanie, czy to badanie jest nadal aktualne i czy mogę się z nim udać do lekarza i wyrobić książeczkę z góry? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. No myślę tutaj, że spokojnie można podejść do lekarza medycyny pracy, pokazać mu to badanie. Oczywiście, jeżeli lekarz, tenże lekarz będzie potrzebował jakichś innych badań, no czasami chcą RTG klatki piersiowej, no czasami może sobie zażyczyć powtórzenia tamtych, no to powinien wydać ci skierowanie. No i wtedy robisz te badania i wracasz. Praktyka jest taka, że większość lekarzy ogranicza się tylko do przeprowadzania badania lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych w oparciu o tamto badanie w celu tak zwanego przedłużenia książeczki zdrowia. Nie ma jakiejś jednolitej praktyki, ponieważ przepisy nie są jasne, być może się pojawią, natomiast konkretnego zakresu nie ma, także zwyczajowo, trochę w oparciu o stare przepisy, jest wymagane badanie kału i czasami RTG klatki piersiowej. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli chcesz więcej informacji, oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Napisz w komentarzu do tego wideo, jak wyglądała Twoja wizyta u lekarza medycyny pracy z badaniami kału na nosicielstwo, czy zażądał jakichś innych badań, jak to przebiegało, jaka cena i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, we Wrocławiu jest to raczej tylko badanie kału na nosicielstwo, RTG klatki piersiowej czasami oraz badanie lekarza medycyny pracy do celów sanitarno-epidemiologicznych. I zwyczajowo tak zwane przedłużenie książeczki zdrowia.